Wakacje to czas urlopów, a dla niektórych czas pozbywania się zwierząt. Wolontariusze nie mają wątpliwości, które z odnalezionych zwierząt zostało po prostu wyrzucone z domu, a które nigdy tego domu nie miało. To coroczny problem, ale przez to jedna z fundacji ma też dodatkowe, finansowe. Łukasz Kądziołka. Tak wyglądał kot odebrany właścicielce w Żorach. Początkowo wydawało się, że straci jedno oko, ale przeżyje. Niestety zbiórkę na jego leczenie zamknięto, bo kota trzeba było uśpić. Z cierpieniem wolontariusze Fundacji Pet Patrol mają do czynienia na co dzień. Jednak wakacje są co roku najsmutniejsze, ponieważ bardzo wiele osób porzuca swoje zwierzęta. Wolontariusze dobrze wiedzą, które z nich miały dom. Kiedy taki kot jest socjalizowany, gdzieś tam był u siebie w domu, a kiedy to jest dziki kot. To jest bardzo duża różnica. Nie każdy ma takie szczęście jak Pimpek, który znalazł dobry dom u pani Iwony. Wiele zwierząt czeka bardzo długo na swoją szansę. Domy tymczasowe mamy zaprzyjaźnione, zgłaszają się ludzie, ale jest ich naprawdę bardzo mało, ponieważ ludzie boją się, nie wiedzą, jak to wygląda, a w tym nie jest nic strasznego, ponieważ my zapewniamy opiekę weterynaryjną, opłacamy ją, zapewniamy też wyżywienie dla naszych podopiecznych. Teraz fundacja sama potrzebuje pomocy. Wstrzymała przyjęcia, ponieważ brakuje nie tylko domów tymczasowych, ale również pieniędzy na utrzymanie zwierząt. Najkosztowniejsze jest ich leczenie. Nawet jeśli ktoś nie może przygarnąć psa czy kota, to może wpłacić dowolną kwotę na stronie ratujemyzwierzaki.pl. W wyszukiwarce wystarczy wpisać Pet Patrol Rybnik.